Michale, dawno nie było w polskim showbiznesie takiego skandalu. Od wczoraj zawrzało w mediach sprawa związana z Maciejem Zieniem i padły takie ostre słowa, że on już jest właściwie skończony. Jak ty to widzisz? No, na razie wielkie halo, a tak naprawdę my nic na ten temat nie wiemy. Ja jestem tego zdania, że zanim wina nie została udowodniona, nie należy nikogo piętnować. Tutaj nikt nikomu nic nie udowodnił, jest słowo przeciwko słowu, a ja sądzę, że jeżeli jest tak poważna sytuacja, to ona powinna się skończyć w sądzie i jak sąd zadecyduje, po czyjej stronie jest wina, czy w ogóle, to wtedy możemy o tym rozmawiać, żeby to był skandal. Na razie jest pomówienie. Tak to wygląda w świetle prawa, a wśród ludzi w naszym języku, jeżeli nie masz 100% pewności, jeżeli nie jesteś w stanie i nie udowodniłaś nikomu win, to jest to gówniarskie pomówienie, które może wyrządzić większej krzywdy. Co się okaże, jeżeli to jest nieprawda? A słyszałeś wśród znajomych, co właściwie teraz się z Maćkiem dzieje? Wziął ślub niedawno. Ja rozmawiałem z Maćkiem 5 dni temu w świetnym humorze, na plaży, w słońcu, z dużymi planami zawodowymi, więc to, co wydarzyło się wczoraj, jest dla mnie o tyle zaskakujące, że no Maciek nie wydawał się zmartwiony czymkolwiek i tyle. Ja widziałem, że jest zadowolony, co się dzieje tutaj, nie mam zielonego pojęcia. Nie jesteśmy na tyle blisko z Maćkiem, też nigdy nie byliśmy, ale ja bym poczekał, nie osądzajmy za wcześnie, bo potem krzywd, które narobimy, nie pozbieramy nigdy. Więc poczekajmy, spokojnie.